Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj witam się z wami z Wrocławia. Jesteśmy z Katrem we Wrocławiu i przyjechaliśmy tutaj, ponieważ ja realizuję tutaj projekt, bardzo fajny projekt, polegający na wspieraniu domów dziecka, zakątków dla kotów, schronisk, także zapraszamy was na dzień z nami. Jesteśmy na szczęście przed czasem na miejscu, zawsze staramy się wyjechać trochę wcześniej, żeby wiecie, mieć tą chwilę spokoju tutaj. Ja zostałam wybrana właśnie na Wrocław, ponieważ tutaj jest koci zakątek i za chwilkę pokażę wam na przebitkach więcej, co tutaj się będzie działo. To jest szałwia. Jako piękno. Ale jest Atlantato. Brawo, szałwia, będziesz gwiazdą. Powiem wam, że kociaki są przecudowne, więc jak myślicie o kociaku, to koniecznie zaglądajcie na Instagram, na Facebooka kociego zakątka, bo są przekochane. Przekochane. Dużo teraz kotów właśnie takich proluskich, miziakowych poszło do domów stałych, więc w kociarni nam zostało trochę więcej kotków, które też kiedyś będą świetne, tylko trochę jeszcze potrzebują czasu i cierpliwości człowieka. No a szałwia właśnie jest taką kotką, która już bardzo mogłaby iść do domu. Akurat najbardziej jakoś tak moją uwagę przykuła, bo siedziała tutaj jak weszliśmy i zainteresowała się od razu, nie? Ona jest gwiazdą, przykuwa wszystkie uwagi. Ale kolory ma przepiękny, jak rasowy kotek jakiś, nie? Piękna. Ty, nie dasz sobie zabrać, co? W tym pomieszczeniu są ogólnie rzecz biorąc koty, które są już zdrowe i mogą być z innymi kotami. Oprócz tego mamy jeszcze dwa pomieszczenia tutaj. Jedno z nich to jest kwarantanna i tam są koty albo świeżo złapane, albo takie, które wymagają leczenia. No i tutaj mam jeszcze takie małe pomieszczenie, które zazwyczaj było naszym przedszkolem i tam były maluszki, ale w tym roku z racji tego, że mamy pod opieką bardzo dużo kotów z wirusem białaczki, to są po prostu odizolowane w tym jednym pomieszczeniu i tam sobie mieszkają. Jesteśmy po, słuchajcie, ja, jak wiecie, ja jestem wielką miłośniczką psów. Lubię też koty, ale zawsze psy były dla mnie takie, wiecie, bliższe sercu, zawsze mam psa. Ale powiem wam, że ten kotek, ta szałwia, którą tam ciągle głaskałam, no po prostu przecudowna. Mi się w ogóle podobają te brytyjskie koty szare. Ona akurat była taka szara z prążkami. Jak chcecie kota, jest po prostu przekochana, naprawdę przekochana. My teraz, co, mamy taką pogodę mało zimową niestety, ale planujemy zjeść jakiś obiadek, więc zastanowimy się i jedziemy coś zjeść. Zawsze jak jesteśmy w nowym miejscu, to ja ufam Kacprowi, jeśli chodzi o jedzenie. Kacper zawsze szukuje knajpy i ty w sumie szukasz ich zwykle szukam po cenach. Szukam po cenach. Nie jemy nigdy w przypadkowych miejscach, bardzo tego nie lubimy. I w sumie praktycznie 99% sytuacji, jak gdzieś jesteśmy i wybierasz knajpę, to jest smacznie. No. Więc akurat tutaj zawsze zdaje się na Kacpra. Ostatnio mieliśmy jakąś, gdzieś coś było, że wyszliśmy z przypadku. Gdzie my byliśmy? W Wiedniu? W Wiedniu? Chyba możliwe w Wiedniu, że coś tak weszliśmy z ulicy i coś było chyba w czymś, z czymś nie halo. Hejka. No dobra, no to okej, szukamy. Szukamy Wrocław. Jako pierwsze danie zamówiliśmy sobie krem z białych warzyw, tak? Tak. I mamy do tego jeszcze pieczywo świeżutkie. Super. Jesteśmy właśnie w tej restauracji Ragu, pracownia makaronu. No i biorę pierwszą łyżkę degustacyjną zupki. Pycha. No, zamówiłam sobie, słuchajcie, tagliatelle z serem tomino. Wygląda pysznie. Porcja jest w ogóle potężna. Zupa też naprawdę była spora, objętościowo, jeśli chodzi o pojemność. Testujemy. W ogóle ten ser mnie ciekawi, bo to jak grzyb wygląda, nie? Taka kurchawka. Takiego, no nie? O, on jest taki rozpływający trochę. Dobra, zjem i zdam wam relację po jedzeniu. Kacper zamówił sobie klasyczną karbonarkę i też będzie testował. Wróciliśmy do samochodu, jesteśmy mega pojedzeni. Co ja mam powiedzieć od siebie, to mega duże porcje. Ja ostatnimi dniami jakoś w ogóle mniej jakoś jadłam, nie miałam jakoś apetytu za bardzo. I tutaj zjadłam zupę, zjadłam pieczywko, które było do zupy i w sumie podziubałam tylko trochę makaron i wzięłam resztę na wynos. Dla ciebie spoko, nie? Spoko, nie jest tanio. To nie jest knajpa, w której zapłacicie za coś bardzo dużo i macie jak kot napłakał. Tu po prostu się płaci trochę więcej, ale są duże porcje. Zupa kosztowała 21 zł, mój makaron 40 parę, twój chyba niecałe 40 zł. 38. Tak, coś takiego, więc no tak cenowo średnio, no jak na Wrocław, na centrum stwierdziliśmy, że chyba nie najgorzej. Ale polecamy, fajna knajpka.
Zaparkowaliśmy, kaser poszedł do parkometru i zaparkowaliśmy niedaleko miejsca, w którym jest jarmark we Wrocławiu. Byliśmy na jarmarku we Wrocławiu z Kasprem dwa lata temu. I nawet chyba nagrywałam wtedy vloga z Wrocławia, bo byliśmy wtedy w Sky Towerze, więc byliśmy na jarmarku, ale podobno w tym roku jest jeszcze piękniejszy. Widziałam zdjęcia od znajomych, którzy już mieli okazję być jeszcze w listopadzie, no i faktycznie prezentuje się super, więc kaser obiedza wraca z parkometru, zamykamy samochód i lecimy. Wróciłam się jeszcze po czapkę, bo okazało się, że zaparkowaliśmy jednak nie tak blisko, jak myślałam. I kaser mówi, że mamy z kilometr, więc spalimy sobie obiadek. Które tak się objedliśmy, no. Prawda? No. Pewnie kawy. Co? Pewnie tylko mleko z kawy spadło. Zobaczymy, ja włączę trening na zegarku. Grzaniec, ale ja nie chcę grzańca. Kasia tylko bardzo nie chce grzańca, a Kasia nawet nie może grzańca. Ale pewnie będzie jakaś dobra herbatka, może niestety u pań z grzańcem nie było możliwości płatności kartą, więc zrezygnowaliśmy. Ale powiem wam, że tutaj jest masa różnych atrakcji. Są karuzele, można sobie wygrać coś. Kasia, słuchajcie, zdecydował się i będzie tutaj grał o jakąś maskotkę. Trzymam kciuki! Wybierałem bryloczek. Dobra, no niech będzie lama. Dziękujemy. Do widzenia. Wygraliśmy, słuchajcie, lamę. I właśnie... Miałeś zbić wszystkie, tak? Jak to jest? Wszystkie musisz zbić i ty dopiero masz nagrodę jakąkolwiek? Wszystko musi spaść z tej półki. Okej, okay, czyli ta półka macie tylko trzy rzuty, ja za pierwszym rzuciłem połowę, ale ciężko, bardzo ciężko. Ale mamy lamę pocieszenie. Idziemy. Jak wiecie, zbieramy magnesy, mamy całą lodówkę magnesów. Co prawda mamy już magnes z Wrocławia, ale nam się zepsuł, bo raz spadł. Kasy, już biorę jakiś nowy. Ten? Mamy magnes kupiony i my zawsze z Kasem zachwycamy się właśnie takimi kamienicami. Jak widzicie, tutaj za nami piękne, kolorowe kamieniczki. I w ogóle porównanie na przykład z jarmarkiem, który jest w Katowicach, tutaj powierzchnia jarmarku jest o wiele większa. Idziemy się jeszcze przejść po całym, żeby zobaczyć sobie resztę. Ale w ogóle bardzo fajnie to wszystko jest tutaj zorganizowane i pięknie wygląda. Pamiętasz, jak byliśmy tutaj w zeszłym roku? Znaczy, dwa lata temu? Pamiętasz? Ale był chyba mniejszy. Tak właśnie mi się wydaje, że nie było tak dużo tych budek. W ogóle dużo jeszcze jest takich pozamykanych, może dopiero w nocy się otworzą. Ale właśnie z Kacem mówiliśmy, że jak był tu jeszcze śnieg i byłoby ciemno, no to mega, no? Ślicznie. I właśnie to, że Wrocław sam w sobie jest taki ładny, nie? Te kamieniczki, mega. Wracamy sobie już do samochodu. Takie info dla osób, które też nie noszą prawie wcale gotówki, które wszędzie trzeba płacić gotówką. Na szczęście znalazłam u siebie w case'ie w telefonie 5 dyszek, więc skorzystaliśmy z tej gry i kupiliśmy magnes. A jeśli chodzi o Kasper, jeśli chodzi o ten... magnes? Nie o magnes, o co? O trening. O trening mój, to zrobiliśmy już 1,88 km. Ja. Ha? To nie tak mało, już trochę mamy do auta. Możemy jeszcze o te gorące pączki zahaczyć. Nie, już chyba nie. Wracamy teraz do domu i rozpakowujemy kalendarze. Przyjeżdżamy, słuchajcie, właśnie koło takiego budynku i my z Katrym byliśmy na początku mega w szoku, co to jest za budynek. Nie wiem, czy zdradzamy teraz? Nie, może wpiszcie w komentarzach. Możecie czy dać wiecie, co jest w takim zajebistym budynku? No, bo wygląda to super. A tak właśnie wygląda moja droga powrotna. Jadę samochodem i dodaję wam vlogmas na dzień, w którym publikuję pierwszy vlogmas. Jesteśmy, powiem wam, że droga z Wrocławia nie była najprzyjemniejszą drogą, bo były mega korki. Zawsze wracamy z Wrocławia i trafiamy na korki, bo wracamy zwykle o tej samej porze. Cóż, ja w ogóle dzisiaj nagrywam vloga na dwa aparaty, przez to jednym aparatem nagrywam. Teraz jak weszłam, a z drugim idę, rozbieram się i w ogóle zastanawiałam się rano na biegu, wychodząc z mieszkania, śpiesząc się, jakie buty ubrać. I miałam dylemat, nie wiedziałam.
I całe szczęście, że ubrałam takie, jak mam dzisiaj, takie białe, całe, ale takie skórzane, bo mega dzisiaj było mokro we Wrocławiu. Jak widzieliście, nie było w ogóle śniegu, pewnie wczoraj sypał i dzisiaj było na plusie, więc wszystko było roztopione i drogi, chodniki były mega mokre, więc idealny but dobrałam. Dzisiaj zaczynam sobie od kalendarza z jedzeniem od rodziców. Dwójeczka. Dwójeczka jest tutaj. Dobra, mamy to. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Te preserwki, które były wczoraj, co jadłam u Wiktorii, były smaczne. A dzisiaj mam batonika, musli z orzeszkami. Kalendarz z Sinseya z biżuterią. I tutaj mamy dwie pary małych kolczyków, czerwone i zielone. Fajnie. Następny w kolejności kalendarz z The Body Shop. Dwójkę mamy tutaj, już sobie znalazłam, żeby za długo nie szukać i was nie zanudzać. I w środku, słuchajcie, jest lip butter, chyba. Mój wczorajszy vlog był obejrzany przez The Body Shop i moje prośby zostały wysłuchane, bo mam mega suche usta, więc rewelacyjny prezent. Zrobiłam sobie właśnie test na żywo, bo mam mega suche usta, więc tego do wydrzenia potrzebowałam. I fajnie, taka tłusta formuła, ładnie pachnie, będzie git. Mam nadzieję, że trochę mi uleczy te moje usta. Kąpałam się i nałożyłam sobie maseczkę na buzię, opaskę i mam taką chwilę dla siebie i chciałam wam w końcu opowiedzieć, bo nie miałam czasu w ciągu całego vlogmasa. Rano wstałam, zaplanowałam sobie dzień wcześniej, że umyję sobie rano włosy na dzisiejszy dzień, na nagranie, wiecie jak to jest, dziewczyny. No i co? Odkręcam wodę pod prysznicem, już wiecie, gotowa. Nie ma ciepłej wody, nie ma ciepłej wody i leciała lodowata, normalnie lodowata, nie zimna, lodowata. Więc stwierdziłam, dobra, ciało dam radę umyć się w zimnej wodzie, mega szybki prysznic, wiecie o co chodzi, ale stwierdziłam, że głowy nie będę myła w takiej zimnej wodzie, bo będę zaraz chora i dobra, olałam temat. Użyłam suchego szamponu i mam nadzieję, że efekt był spoko, że nie wyglądały źle. Nie były to tłuste włosy, bo to były włosy dwudniowe, tak? Dwa dni nie myłam, więc to nie była jakaś tragedia. Na szczęście udało się to poratować, ale nie mam pojęcia o co chodzi. Coś ostatnio nam świrują z tą ciepłą wodą i często nie mamy ciepłej wody. I my jeszcze jakoś wchodząc do bloku nie patrzymy na tablicę ogłoszeń, zapominamy o tym. No i potem się okazuje, jak już jest ten dzień, kiedy nie ma tej ciepłej wody i najgorzej jak są jakieś nagrania. Opaska i maseczka dostępne są oczywiście w drogerii Flowy, a ja, słuchajcie, biorę laptopa na kolana, zgrywam materiał z dzisiaj i wysyłam do montażu na jutro. Także zmykam i widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Pa!